Chwała Bogu. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Głosimy tego, który przyszedł na tę ziemię tylko w jednym celu, z jednego powodu. On przyszedł, aby umrzeć za ciebie i za mnie. Przyszedł, aby dać tobie i dla mnie życie wieczne. Pojednać ciebie z Ojcem, przywrócić relację z Bogiem Ojcem. Kiedy czytamy Biblię od samego początku, Bóg stworzył człowieka, jest napisane na wzór i na podobieństwo Boże i on miał z nim społeczność, on się przychadzał, on przychodził do niego i chciał z nim być, chciał z nim rozmawiać. Ale kiedy przyszedł grzech do życia człowieka, ten grzech oddzielił człowieka od Boga i człowiek był wygnany z raju, był wygnany z tego ogrodu i od tego czasu była jakaś przepaść między Bogiem a człowiekiem, ale Bóg już wtedy obmyślił plan zbawienia nas, ludzi, obmyślił plan, jak pojednać, jak przywrócić nam relację z Bogiem Ojcem. I On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który się zgodził za nas. On wziął to na siebie, On poszedł, On przyszedł na tę ziemię, aby pojednać mnie i ciebie z naszym Bogiem. On, jak jest napisane, On zniósł tę przegrodę. On, kiedy umierał, świątynia rozdarła się, zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, która oddzielała miejsce najświętsze. Dzisiaj ja i ty, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, tego, którego głosimy, że On był ukrzyżowany, ale jak wiemy, On też jest zmartwychwstał. Dzisiaj ja i ty możemy być na tym miejscu i dzięki Jego łasce jesteśmy tutaj zebrani. I dzisiaj chcę właśnie mówić o tym, że Jezus chce, abyś ty i ja był czysty, żebyśmy byli oczyszczeni i chce nam powiedzieć, wierzę w to, że On chce dzisiaj to komuś powiedzieć, że idź i więcej nie grzesz. Idź i bądź śmiały w tym, co robisz, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Idź i naśladuj, nie patrz na to może, co było z tyłu, ale patrz na to, co jest z przodu, patrz, co jest przy tobą, patrz na Jezusa Chrystusa i kieruj się Nim, kieruj się postępuj tak, jak On czynił i idź za Bogiem wiernie. Chociażby życie chrześcijanina jest drogą, często na tej drodze może są jakieś wyboje, ale tak jak wczoraj mówiłem, rozmawiałem z Robertem, mówię, że jak człowiek biegnie i ma cel, ma z przodu widzi cel, nawet jeżeli potknie się, to on jednak na chwilę traci ten cel, bo upadł, patrzy przed siebie, ale wstaje i znowu widzi cel. I chciałbym, bracia, siostry, aby w naszym życiu tak było, żeby cel z naszych oczu nigdy nie zniknął, żeby nam biec wytrwale. Są upadki, są często może jakieś nasze potknięcia, ale czasami przez nie, to przez, że upadniemy gdzieś, że gdzieś nieznacznie jakby odwrócimy swój wzrok od tego celu, to nam może tylko uświadomić to, jacy my jesteśmy, że my tak naprawdę sami nic nie możemy uczynić, tak jak jest napisane w Ewangelii Jana, że beze mnie nic uczynić nie możecie i potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Jego siły, potrzebujemy Jego mocy do tego, aby zwyciężać, aby prowadzić zwycięskie życie w naszym życiu. I pierwszy fragment, który chciałbym przeczytać, jest zapisany w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział i od wersetu 40. Jest tam tak napisane, i przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. I ten krótki fragment Słowa Bożego, te trzy wersety, pokazuje nam tak wiele. Trąd w Biblii często symbolizuje grzech. I tutaj widzimy, że przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I to, co bardzo dotyka mnie, jest napisane, a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę,
Bądź oczyszczony. Dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, ci, którzy jesteśmy na tym miejscu, dzisiaj widzimy Boga, który nie przestał miłować nas jako ludzi. Dzisiaj widzimy Boga, który tak jak tutaj w tej historii z trędowatym, On powiedział, że chce. Ja wierzę, że dzisiaj i Bóg chce odpowiadać na Twoje problemy, odpowiadać na Twoje troski, odpowiadać na to, z czym Ty dzisiaj do Niego przyszedłeś. I fajne jest to, że ten człowiek, ten, który był trędowaty, on myślę, że zdawał sobie z tego sprawę, że on jest trędowaty. On przyszedł z prośbą, upadł na kolano, on się uniżył. Jest w Biblii napisane, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. On przyszedł w pokorze do Boga, z prośbą upadł na kolana i przymówił, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ten człowiek rozumiał, że on potrzebuje oczyszczenia i on wiedział, że on potrzebuje uzdrowienia od tego trądu, a Jezus jest zdjęty litością. Dzisiaj wierzę, że Jezus patrzy z litością często na mnie i na ciebie. Na nas patrzy, On chce, żebyśmy mieli z Nim relację, On chce, żebyśmy chodzili przed Nim w czystości, w tych szatach czystych, jak jest napisane, że błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty w krwi baranka. I dzisiaj Bóg chce, abyś ty i ja dzisiaj byliśmy odziani w czyste szaty, bez jakiejś zmazy, bez skazy, bez jakichś plam. On dzisiaj chce oczyścić. I Jezus odpowiada, chce, bądź oczyszczony. W pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset od 7 i niżej kilka wersetów, jest napisane, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset i niżej. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jest Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, On odpuszcza nam grzechy nasze i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Drogi bracie i siostro, czy wierzysz w to, co tutaj jest napisane? Czy gdy zdarza się upadek w Twoim życiu, jakieś malutkie nawet potknięcie, może nawet inni by uważali, że to wcale nie jest grzech, ale jeżeli Ty czujesz, że stracisz gdzieś relację z Bogiem, jeśli Ty czujesz, że pokój od Ciebie odchodzi i Ty rozumiesz, że zgrzeszyłeś, to jak szybko potrafisz wstać, jak szybko potrafisz przyjść do Boga z wyznaniem i żeby ta relacja znowu była przywrócona. I myślę, że to jest bardzo niezbędne do tego, aby nam jak najszybciej wstawać, nam jak najszybciej przychodzić pod krzyż Jezusa Chrystusa, przychodzić i wyznawać swoje grzechy. My, tak jak mówiłem, jesteśmy ludźmi. My często mamy swoje charaktery, jakieś swoje naleciałości może jakieś i często może mamy uchybienia, które, z którymi musimy przychodzić pod krzyż. I myślę, że Jezus Chrystus, On czeka na to, abyśmy do Niego przychodzili z wyznaniem. On, który oddał siebie samego, On chce przywracać relacje dla Ciebie i dla mnie z żywym Bogiem. I jeszcze jeden fragment Słowa Bożego, Hebrajczyków, 8 rozdział i werset 12 mówi nam takie słowa. Hebrajczyków 8:12 mówi nam tak, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Przepraszam, to jeszcze nie był ostatni, to był przedostatni fragment Słowa Bożego. Jeszcze z Ewangelii Jana, też z 8 rozdziału. Jedna krótka historia, która myślę dzisiaj do nas też będzie, Bóg do nas przez nią przemawiał. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 1 wersetu. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie.
postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. I może do tego na razie wersetu. Jak często może, kiedy słyszymy słowo, które jest związane z grzechem, jak często słyszymy jakieś napomnienie, to myślę, że po prostu w naszej ludzkiej takiej naturze jest, że na początku myślimy, do kogo to może być, a może tak często zapominamy, że to słowo może przemawiać do nas. Może tak rzadko odnosimy to słowo słyszane do nas samych. I tutaj widzimy historię, gdzie uczeni w piśmie faryzeusze przyprowadzili kobietę, którą przyłapali na jawnym cudzołóstwie, jakby nie można nic było nijak usprawiedliwić tej kobiety, bo była na jawnym przyłapana grzechu, i oni przyprowadzają ją do Jezusa. Widzimy, że robił to z podstępem, widzimy, że tak naprawdę może nie zależy im aż tak bardzo na tym, żeby jakby rozliczyć ją samą, ale tutaj jeszcze i złapać, kusić Jezusa, powód mieć, aby Jego oskarżyć, ale Jezus, On schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, i kiedy nie przestawali Go pytać, On się podniósł i zapytał: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. I widzimy, oni zaczęli wychodzić. I werset 10 mówi: A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Kiedy sumienie dotyka, kiedy Bóg działa, wtedy myślę, że każdy z nas widzi swój sam stan, nie widzi sąsiada, nie widzi brata czy siostry obok jako ich upadków, żeby ich skrytykować, ale kiedy Jezus dotyka, widzimy swój stan i widzimy to, jacy jesteśmy my przed Bogiem. I tutaj, kiedy pozostała ta kobieta sama z Jezusem Chrystusem, on jej zapytał: Gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jezus nie chce cię potępić za to, co ty może uczyniłeś złego. On chce ci przebaczyć. On już porusza twoje serce. On wkłada ci w twoje sumienie te myśli, że ty sam wiesz, co ty musisz z tym zrobić. I Jezus czeka na ciebie. Jezus czeka tak jak ten, myślę, że Jezus czekał na tego człowieka, który do niego przyszedł, ten trędowaty, który sam przyszedł z tym pragnieniem, z tą prośbą: Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Dzisiaj my tutaj wszyscy zebrani mamy tę łaskę od Boga, że możemy przychodzić do Boga tacy, jacy jesteśmy. Nie ma sensu przed Nim kogoś udawać innego, bo On i tak nas zna doskonale. Dzisiaj, bracie, siostro, taki, jaki jesteś, przyjdź do Pana. On nie chce cię potępić, On nie chce cię odrzucić, On nie chce cię zawstydzić. Często myślę, że Bóg mógłby w proroctwach do kogoś powiedzieć jakieś napomnienie, ale Bóg tego nie robi tak publicznie, bo Bóg kocha ciebie. Bóg nie chce cię zawstydzać może wobec innych, ale On dotyka cię przez Ducha swojego świętego. On ci mówi prosto w serce i ty wiesz, co ty masz z tym zrobić. Musisz przyjść do Jezusa Chrystusa, musisz wyznać. Uwierz te słowa Jezusa Chrystusa, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, to wierny Bóg jest i sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy, nasze nieprawości. Może jest ci trudno wstać, może wstałeś, ale jeszcze nie masz takiej pewności, czy Bóg na pewno ci przebaczył, czy Bóg na pewno cię oczyścił. Może nie masz takiej śmiałości do tego, aby iść dalej za Bogiem, tak jak szedłeś wcześniej. To dzisiaj wierzę, że Bóg mówi do ciebie te serca: idź dalej, idź i więcej nie grzesz. Jezusa krew, Jezusa ofiara była doskonała, aby oczyścić cię. I jeszcze raz czytam ten sam werset, który czytałem z Hebrajczyków.
8 rozdział, 12 werset. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich. Myślę, że to się tyczy dnia, który Biblia nazywa dniem dzisiaj. Dzisiaj, kiedy jest dzień łaski, dzisiaj, kiedy jest dzień zbawienia, dzisiaj Jezus do ciebie wyciąga rękę, może jest zdjęty litością. On mówi, łaskawy będę na twoje grzechy, nieprawości, grzechów twoich nie wspomnę, ale przyjdź dziś do mnie. Chcę, wierzę, że Jezus dzisiaj chce powiedzieć do ciebie i do mnie, idź i więcej nie grzesz. Dlatego te słowo na sam początek, chcę, abyśmy dzisiaj przyszli z taką odwagą do Boga, z wyznaniem może swoich grzechów, tacy, jacy jesteśmy przed Bogiem, każdy sam w sercu, aby dzisiejsze nabożeństwo, aby to, co dzisiaj Bóg ma przygotowane dalej dla nas, aby ono mogło wpadać do naszych serca, na tę glebę naszych serc, aby później mogło wydać owoc obfity dla Pana. Dlatego zachęcam, zapraszam nas wszystkich, abyśmy powstali i będziemy przychodzić do Boga w modlitwie. Amen.